Witam serdecznie. Mam na imię Agnieszka, jestem diagnostą laboratoryjnym i chciałabym zaprezentować Państwu odcinek 20 dotyczący prób wątrobowych. Chciałabym w tym odcinku przedstawić najważniejsze informacje dotyczące badań związanych przede wszystkim z takim narządem jak wątroba. Próby wątrobowe określa się również jako testy czynnościowe wątroby. Są to badania biochemiczne krwi, mające za zadanie ocenić aktywność enzymów produkowanych w komórkach wątrobowych. W ramach prób wątrobowych wykonywane są badania aktywności aspatu, alatu, fosfatazy zasadowej, GGTP czy bilirubiny. Wątroba jest gruczołem odpowiedzialnym m.in. za detoksykację, metabolizowanie, magazynowanie, m.in. żelaza czy witamin, a także filtrację krwi, z czego najważniejszą funkcją jest neutralizowanie toksyn. Ze względu na te funkcje wątroba jest narządem narażonym na uszkodzenia w wyniku silnych zatruć, działania alkoholu, infekcji wirusowych, takich jak wirusowe zapalenie wątroby typu A, B czy C, infekcji bakteryjnych oraz pasożytów. Choroby wątroby we wczesnym stadium często nie dają żadnych objawów lub objawy te są łagodne i nieswoiste, takie jak przemęczenie czy mdłości. Niektóre choroby wątroby, takie jak hemochromatoza czy choroba Wilsona, są dziedziczne. Ich wczesne wykrycie umożliwia szybkie rozpoczęcie odpowiedniego leczenia. Można wyróżnić następujące cele przeprowadzania prób wątrobowych. Wykrycie zapalenia wątroby wywołanego przez wirusy B i C. Wykrycie stłuszczenia wątroby spowodowanego otyłością. Wykrycie stłuszczenia wątroby spowodowanego zaburzeniami gospodarki tłuszczowej. Wykrycie stłuszczenia w wyniku cukrzycy. W wyniku nadużywania alkoholu. A także wszelkich szkód spowodowanych przez leki. Próby wątrobowe pozwalają również wykryć nowotwory wątroby. Jeśli dojdzie nawet do niewielkiego uszkodzenia wątroby, zwiększa się aktywność enzymów wątrobowych we krwi. Im wyższa jest aktywność enzymów, tym większe uszkodzenie wątroby. Wirusowe uszkodzenie wątroby lub silne zatrucia, np. grzybami, charakteryzują się wartościami na poziomie nawet kilku tysięcy. Jeżeli nie doszło do uszkodzenia wątroby, enzymy pozostają w jej komórkach, natomiast przedostają się poza wątrobę tylko w wyniku jej uszkodzenia. Objawy związane z chorobami wątroby są bardzo nieswoiste. Można je przypisać do większości chorób. Jednakże nigdy nie zaszkodzi wykonać kilku dodatkowych badań, jeżeli występują u nas wyżej wymienione objawy. A o czym świadczą podwyższone próby wątrobowe? Przede wszystkim o wielu zaburzeniach związanych z wątrobą, takie jak marskość, przewlekłe zapalenie wątroby, ostre zapalenie wątroby czy wirusowe zapalenie wątroby. Ale nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych mogą być powiązane również ze zmianami zachodzącymi w trzustce, drogach żółciowych czy chociażby sercu i kościach. Szczegółowo omówię to w kolejnych odcinkach odnośnie każdego enzymu. Wobec tego wniosek jest jeden.
Profilaktycznie próby wątrobowe warto wykonać minimum raz w roku. Wyniki badań wchodzących w skład panelu wątrobowego zwykle nie pozwalają na rozpoznanie określonej choroby. Jednakże wskazują na nieprawidłową czynność wątroby. U osoby bez objawów chorobowych oraz określonych czynników ryzyka chorób wątroby nieprawidłowe wyniki mogą wskazywać na przejściowe uszkodzenie narządu lub odzwierciedlać proces chorobowy zachodzący w innych narządach, np. mięśniach szkieletowych, trzustce lub sercu. Mogą również wskazywać na początek choroby wątroby i konieczność wykonania dalszych badań lub okresowego monitorowania. Wyniki badań wchodzących w skład panelu wątrobowego zazwyczaj interpretuje się łącznie. W celu zaobserwowania zachodzących trendów zestawia się ze sobą wyniki badań wykonanych w ciągu kilku dni lub kilku tygodni. Określa się tak zwane zmiany w czasie. Interpretacja pozwala określić pierwotną przyczynę nieprawidłowych wyników. Jeżeli pacjent przyjmuje leki mogące uszkodzić wątrobę, nieprawidłowy wynik badań może oznaczać konieczność zmiany dawkowania lub nawet zmiany leku. Jeżeli pacjent jest monitorowany, lekarz ocenia wyniki badań wchodzących w skład panelu wątrobowego celem oszacowania poprawy lub pogorszenia czynności wątroby. Wiele leków dostępnych bez recepty, specyfików ziołowych oraz suplementów diety może mieć ogromny wpływ na wątrobę. Nadużywanie acetaminofenu i połączenie go z alkoholem może powodować znaczne uszkodzenie wątroby, podobnie jak toksyny, na przykład grzybów trujących. Wątroba jest tylko jedna. I chociaż powiada się, że wątroba zawsze odrasta, to najprawdopodobniej ten proces nigdy nie będzie zachodził w nieskończoność. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek, w którym omówię jeden z najbardziej rozpoznawalnych enzymów wątrobowych – ALAT. Serdecznie zapraszam. Do usłyszenia.